Kolejny druk. Wprowadzenie wymagań uprawnionych do wykonywania transportu drogowego taksówką. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1478, drugie czytanie, referuje Witold Krupiarz. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Do projektu zostały zgłoszone dwie poprawki. Jedna poprawka pani radnej Jantos przez pana prezydenta została zaopiniowana negatywnie i poprawka pana radnego Wojtowicza zawierała trzy punkty. Punkt pierwszy i trzeci pan prezydent opiniuje pozytywnie. Ponadto w międzyczasie odbyła się... Ja bardzo bym prosił o spokój. Ponadto w międzyczasie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która głosami 7 za, 0 przeciw i 2 wstrzymujące pozytywnie zaopiniowała również ten projekt. I jestem państwu winien jeszcze jedną informację, mianowicie jednym z powodów wydłużenia procedowania były konsultacje społeczne w tej sprawie. One także zostały zamknięte i 73% wypowiadających się opowiedziało się za obowiązywaniem egzaminu taksówkarskiego, 27% wypowiadających przeciw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 73% za utrzymaniem egzaminu, 27% przeciw. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie poprawek? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu. Głosowanie według druku nr 1470 i głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.